Cześć, No War Spiders. Cześć. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę od naszego widza. Sławek. Cześć, No War Spiders. Cześć. Jak widzicie, mamy paczkę na stole. Jest to paczka od naszego widza. Dodatkowo Sławek wygrał w naszym pierwszym konkursie i teraz postanowił nam wysłać paczkę. Są tutaj. Paczka jest dość spora, ale to jest pierwsza wysyłka Sławka, więc mamy być wyrozumiali. A są tutaj tylko dwa. Tylko dwa samce. Dla naszej właśnie Irmini. W takim razie otwieramy. A w międzyczasie Łukasz będzie rozpakowywał, to ja wam pokażę jeszcze raz, jaki kolor ma nasza szafka, bo... Boże! Jezu, myślałam, że to są jakieś kufry. O Boże, myślałam, że to jakaś walizka jest. O, podobne co ja mam, co? Jejka, jak jestem już zapakowany. Z każdej strony no, styropian. Styropian z każdej strony. Duży styrobox. No, super. Sławek po prostu. A ja wam jeszcze pokażę, jakie tutaj oświetlenie ma nasza żabka, bo ostatnio któryś z was pisał chyba jakiś nowy widz, a my jeszcze tak dla przypomnienia i jeszcze w tamtym roku robiliśmy właśnie, pokazywaliśmy na filmie, jak robimy całą naszą szafkę od podstaw. Od składania wszystkiego, bo my ją robiliśmy sami, nie kupiliśmy jej gotowej, tylko właśnie oświetlenie, ocieplenie, wszystko robiliśmy sami. Podlinkujemy wam też ten film w opisie na dole pod filmem. A ja wam jeszcze przypomnę, jak to działa. Teraz jest oświetlenie zielone. Możemy zrobić białe, takie światło dzienne. Możemy zrobić takie światło niebieskie. Zielone właśnie, czerwone, do tego różne odcienie, możemy sobie tutaj, nawet w zależności jaki będziecie mieli sterownik, jaki będziecie mieli pilot, to wszystko zależy od was, ale właśnie takie podstawowe kolory to jest właśnie biały i czerwony, bo przy czerwonym świetle pamiętajcie, że pająki wychodzą i możecie sobie zobaczyć je tak, jakby było ciemno, one po prostu nie widzą czerwonego światła i nie przestraszą się, jak zapalicie czerwone. Jejku, ile tu jest wszystkiego. No i tu mamy dwa modboxy. Zaraz zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. Przygotowaliśmy dwie takie sosierki większe. Już z torfem, który mieliśmy rozrobiony. Teraz sprawdzimy, jak tu one się trzymają. Przymknę okno, żeby nam nic nie wyskoczyło do sąsiadów. Tam? No, widzę. Żyje? Żyje. Uff. Sławek. Kamień z serca. Samczyki są całe i zdrowe, piękne, wyrośnięte, więc je lekko podkarmimy, żeby się napełniły. No i będziemy dopuszczali już za kilka dni. Także następne wideo będzie już, będzie łączone z tym filmem i widzimy się za kilka dni przy kopulacji.